Powiedzcie Państwo, jak będziecie gotowi. Polsat? No już, moment. Dobra. Bardzo się odczytuję. Tylko prośba o nieodbijanie w trakcie konferencji, dobra? Będę się starał, chociaż czasem jest to silniejsze ode mnie. Bo to ciśnienie tego dźwięku jest strasznie wysokie. Tak? Można już? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Szanowni Państwo, kolejnej konferencji poświęconej warszawskiemu sportowi. Ja, proszę Państwa, z całą mocą i całą stanowczością chcę powiedzieć, że odbudujemy warszawski sport. Proszę Państwa, to jest wielki wstyd, że Warszawa, stolica Polski, nie ma ani jednej hali sportowej, w której można by było rozgrywać europejskie rywalizacje na najwyższym poziomie. To jest coś nieprawdopodobnego, że poza piłką nożną wszystkie drużynowe europejskie rozgrywki wychodzą poza Warszawę. To jest coś nieprawdopodobnego, że miasta kilka razy mniejsze od Warszawy mają lepszą infrastrukturę sportową niż stolica. I to się musi zmienić. Ale nie mówimy tylko o sportach drużynowych, które mogą odbywać swoje mecze w hali. Mówimy, proszę Państwa, też o na przykład lekkiej atletyce. To jest coś nieprawdopodobnego, że w taki sposób zniszczono infrastrukturę lekkoatletyczną w Warszawie. Dlatego z całą stanowczością chcę powiedzieć, że sport będzie jednym z moich priorytetów, że odbudujemy siłę i znaczenie warszawskiego sportu. To jest kwestia absolutnie kluczowa. Nie tylko z punktu widzenia ludzi, którzy chodzą i kibicują drużynom seniorskim, ale również z punktu widzenia młodzieży. Młodzieży, która powinna się uczyć od seniorskich drużyn sportowych. Seniorskie drużyny sportowe powinny budować modę na warszawski sport. I tego niestety ciągle brakuje. Dlatego na pewno będzie więcej środków na warszawski sport i dlatego, że podchodzę do tego poważnie, Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że 15 czerwca w Warszawie organizuję okrągły stół. 15 czerwca w Warszawie organizuję okrągły stół dla środowisk sportowych w Warszawie. Chcę, żeby odbyła się poważna dyskusja na temat tego, jak odbudować sport po 12 latach rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Jestem przekonany, że jest to możliwe i że to zrobimy. Ale dodatkowo chcę Państwu powiedzieć, że chciałbym również zaprosić na eventy sportowe. Ja nie tylko mówię, że będę promował zdrowy tryb życia, ale również chcę działać. Dlatego organizujemy 2 pikniki piłkarskie najpierw, ale będzie ich więcej. Jeden 9 czerwca na Pradze Północ od 15 do 18, a drugi 17 czerwca od 15 do 18 na warszawskim Bemowie. Zapraszamy wszystkich. Dzieci z rodzicami, starszych, młodszych. Będzie można pograć w piłkę, w koszykówkę. Będziemy mogli porozmawiać o warszawskim sporcie. Zapraszam warszawiaków do tego, aby razem z nami rozpoczęli dialog o przyszłości sportu w Warszawie. I jeszcze raz chcę Państwu powiedzieć, to jest moje wielkie zobowiązanie. Jestem przekonany, że to może się stać, że odbudujemy siłę warszawskiego sportu. Jeżeli Państwo dzisiaj zobaczycie, że w Warszawie no praktycznie de facto nie ma drużyny hokejowej, de facto nie ma drużyny żużlowej, albo są na słabym poziomie dla tych niższych, tylko dotyczą juniorów i młodszych kategorii wiekowej. Drużyna koszykarska jest w pierwszej lidze, ale na przedostatnim miejscu. Nie czuję jakby wsparcia miasta. Dokładnie tak samo drużyna Szczypiorniaka. No proszę Państwa, nie może tak być. Warszawa jest stolicą Polski i powinna być siłą napędową polskiego sportu. I to się musi zmienić. Jestem przekonany, że jeżeli wygramy te wybory, to się zmieni. No i liczę na Państwa udział również w okrągłym stole sportowym 15 czerwca w Warszawie. Jaki jest pomysł na skrę w takim razie? Mamy swój pomysł na skrę. Skra będzie brała udział przedstawiciele skry będą brali udział w warszawskim okrągłym stole sportowym. I mamy zaplanowane w poniedziałek 18 czerwca, już mam nadzieję, że będziemy mogli Państwu przedstawić nasz pomysł dotyczący lekkiej atletyki, ale w ogóle skry, tej zniszczonej infrastruktury, tego niedofinansowanej lekkiej atletyki, mimo że ciągle jest spychana na boczny tor, to i tak dzięki trenerom i ludziom z pasją w Warszawie ta lekka atletyka przynajmniej na poziomie dzieci i młodzieży trzyma się naprawdę nieźle w Warszawie. To tyle chcieliśmy Państwu przekazać. Dziękuję uprzejmie.